Proszę Państwa, Warszawa, Śródmieście. No teraz jesteśmy po lekturze, słuchaniu audycji z Radia Tok FM, no ale rzeczywiście nasze jest najlepsze, bo u nas to tak, myśl złota z Pisma Świętego, z Biblii, prawda? A tutaj to tak, o filmach, ta staruszka mówi z Podolską, czy tam z kim, i no nieważne. I tak wzbudzają zainteresowanie u ludzi, że rośnie atmosfera, czyli atmosfera, bo oni źle akcentują i to wybija tak ludzi z pantałyku, że nie wiadomo o czym ten film jest, nie wiadomo co w tym filmie jest i potem, że to nic takiego, no, że to nikt nawet mówi o filmie swoim, że to nic takiego, prawda, ten film. Ja mówię, no to po co to ludzi oszukiwać, wzbudzając w nich, proszę Państwa, takie zainteresowanie, napięcie takie, prawda? O filmach gadają. Och, że zaraz nie wiadomo, co wyniknie z tego filmu. Nie wiadomo, co w tym filmie. Tu orzeł jest, tutaj jakiś ptak. Ja mówię, no do filmu to ściągają, przecież nie byle co. Żeby ten film się udał, to film sam w sobie musi być ciekawy. No. Także no jestem troszeczkę zniesmaczona. U nas, proszę Państwa, jak się słucha Radia Tok FM Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langström Extra, to Ciebie przynajmniej zmobilizuje może do czytania Pisma Świętego, do zrobienia czegoś dobrego, do zastanowienia się, czy dobrze ja to wszystko w życiu swoim robię. No, czyli jakiś efekt edukacyjny, prawda? Edukacyjnych przemian. A tak gadać cały dzień, proszę Państwa. Albo jak te filozofki, proszę Państwa, ekonomiczne od rana gadają. O takich rzeczach oczywistych, prawda? A zadowolenie. A że to wzbudza zadowolenie. Wystarczy, że te Wasze opowiastki wzbudzają zainteresowanie. Że to napięcie rośnie i patrzę, a to nic takiego. No słucham, no Boże, no w tym filmie jest nie wiadomo co. O Jezu, nie wiadomo jaki aktor, nie wiadomo jaka akcja. A to nic takiego. No a że Żydzi dzielą się, no to ja wiem, że oni się uwielbiają dzielić, że sami by chcieli być nie wiadomo kim. Nawet wczoraj też z von Lipski rozmawiałam o tych Żydach, że ta Ewka Grecja to ona tak nieprzytomna, że tak o tych Żydach mówiła, że to są jakby święci ludzie, że ten, ja mówię, słuchaj, żydowski naród teraz nie istnieje, bo w roku 70 Rzymianie drugi raz, to znaczy nie Rzymianie, bo tam Babilończycy wcześniej, zniszczyli i nie ma nic.